ściance spinaczkowej Tkalnia w Pyszycach. Zorganizowaliśmy zawody spinaczkowe, które mają cel charytatywny. Chcemy w ten sposób wspomóc małą wioskę w Nepalu, która doznała bardzo dużych szkód podczas trzęsienia ziemi. Cały dochód z imprezy będzie przeznaczony na odbudowę domostw osób w wiosce Siwaru, bo tak się nazywa ta wioska. Zawody mają charakter boulderowy, to znaczy, że mamy ułożonych 19 krótkich problemów spinaczkowych, od 5 do 10 ruchowych. Wszyscy uczestnicy zawodów mają 4-3 godziny, żeby spiąć się na wszystkie problemy. Ten, kto pokona jak najwięcej problemów, wygrywa. Coś to można dodać. Jest wiele ciekawych nagród. Niektóre z nich będą też rozlosowane między uczestników, wszystkich uczestników zawodu. Do zawodu zgłosiło się 30 osób. I dzisiaj mamy podobną liczbę osób. Jeszcze parę osób dojedzie.